Witam Was serdecznie w pierwszym, ale mam nadzieję nie ostatnim odcinku Handlarza w FIFA 20. Dzisiaj sobie na start omówimy dwie metody, którymi możecie zarobić swoje pierwsze pieniądze. No, tytułowe 10 tysięcy powiedzmy. Ja tę metodę będę prawdopodobnie stosował nieco dłużej, ponieważ mając większy kapitał, możecie jeszcze więcej zainwestować, więc jeszcze więcej zarobicie, a jest to metoda pewna. Nie macie przy niej żadnego ryzyka, także nie widzę przeciwwskazań. Na samym początku chciałbym powiedzieć, że wszystko co zarobiłem, zarobiłem w zasadzie bez gry, ponieważ w związku z moim świetnym internetem nie zdołałem jeszcze pobrać FIFA z EA Access, ale sobie składzik już można naszykować. Więc tak, tutaj jeszcze udokumentuję, że oczywiście nie grałem spotkań. Zarobki meczowe 0. Także to podkreśla, że naprawdę wszystko zarobiłem po prostu na rynku. Też podkreślam, że nic nie trafiłem konkretnego w paczce. Na mój najlepszy traf to było 3000, więc nic specjalnego. No i teraz tak, jak to zrobić? Jako pierwszą metodę pokażę taką, którą możecie stosować nie mając absolutnie nic. Czyli jest to po prostu snajperka zawodników potrzebnych do SBC, których się bardzo łatwo pozyskuje, nie ma problemu ze zdobyciem. Oraz macie możliwość szybkiego zarobku. Stosowane przeze mnie filtry to była po prostu narodowość Niemcy oraz pozycja napastnik. Dlaczego? Pewnie większość z Was to już zaczęło się interesować SBC. Zauważyło, że chyba pierwsze tam czy drugie SBC wymaga napastnika z Niemiec. A jest to takie wyzwanie, które ciężko ominąć, ponieważ nagrody za nie są potrzebne do kolejnych wyzwań. Dlatego większość ludzi się decyduje kupować po zawyżonej cenie te brązowe karty. No i zobaczmy. Na rynku w tym momencie zobaczymy ile kosztuje. O! Za 400 monet swobodnie możemy sprzedawać swoje karty i będą schodziły jak świeże bułeczki. No to zobaczymy jakie filtry trzeba ustawiać. Tutaj jak ktoś nigdy nie snajpił, to polecam po prostu dać oczywiście mniejszą kwotę, 350. Podatek z 1000 to byłoby 50 monet. Z 525, więc tutaj jak widzimy, można nawet swobodnie kupować za 350 i tak zarobimy. Nie zaszkodzi nam to, ponieważ jest to tak w zasadzie dodatkowy zarobek. No bo jest to dodatkowa możliwość. Nie będzie tak, że za każdym odświeżeniem będziemy trafiali kogoś za 200. Więc trzeba brać co dają, zwłaszcza na początku, jak się nie ma nic w zasadzie. O, tutaj jak widzieliście, była pierwsza okazja, która mnie umknęła. Ponieważ nie, no po prostu się nie skupiłem, zagapiłem się na chwilę i już został kupiony. Dlatego szybkie cięcie, aż kogoś kupię po zaniżonej cenie i przedstawię wam, jak go można łatwo sprzedać. No i jak widzicie, udało mi się wysnajpić zawodnika za 200 monet. Był to Grodowski. Tutaj od razu go wystawię za 400, żeby było udokumentowane również, jak się sprzedaje. No i tak. Jak snajpić? Przede wszystkim po każdym wyszukanym transferze musicie zmienić jakiś filtr. Nie polecam za bardzo zmienienia minimalnej licytacji, ponieważ jeżeli dacie ją powyżej 150, to tutaj pamiętajcie, że większość ludzi wystawia karty z podstawową kwotą licytacji wynoszącą właśnie 150, więc jeżeli ją zwiększycie, to zmniejszacie tym samym swoje szanse na trafienie jakiejś okazji. No i po każdym wyszukaniu przedstawię to tutaj. O, nie ma nic. Musicie zmienić jakąś wartość, polecam po prostu się bawić tymi dwiema wartościami. One za bardzo nic tam nam nie przeszkadzają. Wiadomo, że po jakimś czasie załapiecie jakie wielkości należy stosować. W każdym razie zobaczcie. Pyk. No jakbym nie kliknął, nieważne, mogłem dotykowy ekran wykorzystać. Ale w każdym razie widzicie o co chodzi. I tak za każdym razem zmieniacie. No i to jest ta metoda bardziej manualna. Ona jest bardziej uciążliwa i prawdę mówiąc już jej nie będę stosował, ponieważ zdobyłem tu pierwsze monety i się mogę bawić drugą metodą. Aha, i ta metoda również z tą, którą zaraz pokażę, można stosować naprzemiennie, bo tamta jest bardziej pasywna. Na czym ona polega? Po prostu tworzycie takie filtry, aby była w nich jak największa liczba graczy, zawodników, no i jak najbliżej quicksellu. Od 300 do 500 monet na buy now byłoby idealnie. Ponieważ wtedy zawsze można wylicytować przynajmniej o stówkę niżej. No i sprzedać z większym profitem. W zasadzie tylko klikając licytację i sprawdzając po co 20 minut na nowo licytować. No i w ten sposób przesiewać, sprzedawać, no i zarabiać.
W ten sposób bardzo prosto można zarobić swoje pieniądze. W zasadzie w godzinę siedzenia na WebAppie można zarobić spokojnie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Ja przedstawiam wam filtry, które ja osobiście używałem. Jest to Bundesliga, srebrny zawodnik, pomocnicy i Niemcy, ponieważ oni powinni, o właśnie, za 400 monet schodzą. Jest to bardzo dobra informacja, ponieważ można ich licytować nawet do 350. Ja będę licytował do 300. I tutaj jeszcze zaznaczę, że o różnych porach dniach po prostu ciężej się licytuje. Na przykład rano możecie bardzo łatwo wygrywać każdą licytację, ale po południu możecie mieć problem z byle czym. Także szukamy, ja polecam do 300. Licytujemy. I tak zaraz pokażę jakieś screena, że bardzo łatwo naprawdę wylicytować, że można bardzo łatwo zarobić. O, jak jest rzadka karta, to można nawet za 350. Czemu nie? No i tak potem można popodbijać właśnie do 300 monet, a następnie cieszyć się, sprzedać ich i cieszyć się z profitu. No więc tak. Tutaj jak widzicie, o, zresztą co ja będę dużo gadał, również tutaj mam wygrane ostatnio już 3 itemki. Boże, 3 itemki, 3 karty, które wystawię w tej chwili na licytację. Dobra, wystawione. No i zobaczmy tutaj. To jest ten zawodnik, o którym wam mówiłem. Jego kupiliśmy za 200 monet, czyli prawie 200 monet profitu na jednej karcie. Zrobimy takich 5, mamy tysiaka. Zrobimy takich 10, mamy 2. Ale się to robi naprawdę regularnie. Na tej metodzie w zasadzie w godzinę jesteśmy w stanie również wyciągnąć kilkadziesiąt tysięcy. Mieszając oba sposoby, myślę, że co najmniej 50 tysięcy na godzinę. Aczkolwiek jest to dość monotonne, więc to polecam tylko na początek, a następnie bawić się w inwestycje. Tutaj na samym początku chciałbym pokazać, w co ja aktualnie zainwestowałem. No jeszcze jestem przed wieczornymi inwestycjami, ale już sobie zakupiłem Havertza za 10 tysięcy, ponieważ ma on takie widełki. Jak widzimy, nie ma go na rynku. Oraz Brandt, który jest stosunkowo słabszy od niego albo porównywalny. W każdym razie mniej nahypowany i przed tym jak właśnie Brandtowi też podnieśli widełki, Brandt był na rynku, Havertza nie było, więc myślę, że na pewno nie będzie tańszy i co najmniej do 20 tysięcy podbije, także polecam go zakupić. I więcej wskazówek, w jakie karty inwestować, pojawi się w następnym odcinku, oczywiście jeżeli będzie stosowna aktywność pod tym, ponieważ prawdę mówiąc nie wiem, czy seria będzie prowadzona, wszystko zależy od tego, jak się przyjmie, także zachęcam do lajkowania, oczywiście subskrybowania, żeby nie przegapić kolejnych poradników. Oraz udostępniania znajomym, aby też mogli coś z tego mieć. No i również życzę wam szczęścia w paczkach, bo wiadomo, to każdemu ułatwi. No i przede wszystkim będzie mógł albo zagrać sobie jakąś wymarzoną kartą, albo ją sprzedać i zainwestować. Także myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. W tyle mieliście cały czas jakieś przykłady, jak ja to wcześniej robiłem. Możecie również dać znać, czy format odcinka wam odpowiada, czy coś tutaj pozmieniać. A ja się z wami żegnam. Yeah.